Witam cię serdecznie, Marcin, z tej strony 29 zadanie z książki. Teraz matura, kursze maturalne, arkusz czwarty. Troszkę planimetrii. Czyli mamy tak, w trójkącie rozwartokątnym ABC, czyli narysowałem sobie trójkąt ABC rozwartokątny, to jest ten niebieski, w którym AB równa się 5. I to już sobie zaznaczymy, że AB jest równe 5. Oraz AC jest równe 5. Tak, ten bok. Albo wiecie co? Zrobimy to inaczej, bo skoro te boki są na niebiesko, to my też sobie weźmiemy je na niebiesko, tak? Poprowadzono wysokość CH, czyli z wierzchołka C poprowadzono pionowo wysokość, o długości 3, czyli ta czerwona krecha to jest oczywiście 3, tak? Obliż sinus kąta ABC. No. Pierwsza rzecz, jaką trzeba tu zrobić, to oczywiście z Pitagorasa wyliczyć sobie tą zieloną, czyli tego X-a. No to liczymy. X kwadrat plus trójeczka do kwadratu równa się 5 kwadrat, tylko ładny kwadrat. O, tak? Czyli z tego białego tu trójkącika ACH wyliczamy sobie X-a. Ja już kolorki ominę, czyli X kwadrat plus 9 równa się 25. Odejmiemy sobie dziewiątkę, a więc x kwadrat równa się 16. Spierwiastkujemy to, więc x równa się 4. Tak, bo pierwiastek 16 to jest 4, więc ten nasz x jest równy 4. Ok? No to jest Pitagoras, więc myślę, że tu nie ma co dużo kombinować. Dobra, lecimy dalej. My mamy obliczyć sinus kąta ABC, czyli my mamy policzyć sinus tego kąta, tak? To jest alfa. Nazwijmy go sobie alfa. Oczywiście sinus to jest przyprostokątna leżąca naprzeciw, czyli trójeczka, do przeciwprostokątnej, której nie mam, tak? Ale tą przeciwprostokątną, zauważmy, że w trójkącie BCH, skoro H jest wysokością, no i tu jest kąt prosty też, tak? Cały czas. To mogę jeszcze raz Pitagorasa stosować, tylko w tym dużym trójkącie. Czyli mamy 3 do kwadratu plus 4 plus 5 to będzie 9 kwadrat równa się nasze c kwadrat. Czyli to będzie nasze c. OK? No to liczymy. 3 do kwadratu to jest oczywiście 9. 9 do kwadratu to jest 81. C kwadrat, czyli C kwadrat równa się 9 plus 81, 90. Pierwiastkujemy to, czyli C równa się pierwiastek z 90. To możemy sobie jeszcze rozbić, że to jest pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 10, tak? No pierwiastki można mnożyć, 9 razy 10 to jest 90. No to pierwiastek z 9 to jest 3, a pierwiastek z dyszki przepisujemy. I teraz sinus naszego kąta alfa jest równy przyprostokątna leżąca naprzeciw, a więc trójeczka, przez przeciwprostokątną, czyli te nasze 3 pierwiastki z 10. Oczywiście usuwamy niewymierne z mianownika, czyli mnożymy przez pierwiastek 10 przez pierwiastek z 10. Od razu skrócę sobie trójeczki, bo wolno mi. I otrzymujemy 1 razy pierwiastek z 10, to jest oczywiście pierwiastek z 10. A pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10 to jest 10. I to kończy nasze zadanie. 2 razy Pitagoras i informacja o trygonometrii. No to są podstawowe rzeczy, żeby myśleć o zdaniu matury i w ogóle rozwiązanie jakiegokolwiek zadania na z planimetrii, tak? Więc takie normalne zadanie. Można powiedzieć nawet dość łatwiejsze niż normalne. No i tyle. Ale jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało w komentarzach możecie pisać. A póki co dzięki za uwagę i zapraszam Was na kolejne zadania. Na razie, cześć!